Jeżeli zdarzy się naszemu dziecku biegunka, często towarzyszą jej bóle brzuszka. Najczęściej mają one charakter kurczowy. Są to napadowe bóle brzucha. Dziecko wtedy zwija się, płacze. Możemy zastosować masaż, ciepłe okłady. Rzeczą bardzo ważną jest nawadnianie dziecka. Oprócz tego czasami lekarz może zalecić Państwu zastosowanie paracetamolu lub też ewentualnie środków, które zmniejszają napięcie mięśni gładkich. Nie będzie to wpływało w sposób istotny na przebieg biegunki u Państwa dziecka, natomiast może chwilowo zmniejszyć dolegliwości. Jeżeli te dolegliwości są bardzo duże lub też występują często, koniecznie trzeba zasięgnąć porady lekarza.